Jestem w lesie, na bezdrożach, czyli w naturalnym środowisku analoga. Bo jak powiedział Grzegorz, co to za samochód, który nie jeździ? Ja swojego analoga zamierzam ekstremalnie stestować. No cóż, mógłbym tak cały dzień upalać go, ale przecież ten samochód jest pełnosprawnym samochodem, którego można dawać w teren, na wycieczkę do lasu, na grzyby, ryby, kto co lubi, naprawdę. To nie jest eksponat muzealny, tylko wóz to jeździ. I jak się zakopie, to wszędzie wyjedzie. Analog Adama ma, przypomnijmy, napęd na cztery koła i reduktor, który sprawia, że w terenie auto idzie jak czołg. 10 tygodni. Taki samochód. Baja. I ciach. I kolejny wykrzyż. Proszę bardzo. No dobra, słuchajcie, jadę na spotkanie z Grześkiem.